Nadrobiłem ostatnio chyba najbardziej porąbany horror o opętaniu, jaki dane mi było oglądać w tym roku. I wydaje mi się, że nic go już nie przebije. W 23 mamy jeszcze zaledwie dwa miesiące, więc szczerze wątpię. Akurat na Halloween sobie robiłem kilka seansów, no i między innymi wpadł właśnie ten, czyli When Evil Lurks. Nie ma to polskiego tytułu, ponieważ jest to premiera szaderowa, ale moglibyśmy to sobie przetłumaczyć na przykład jako... Gdy czai się zło, coś w tym stylu. No a jeżeli chodzi o twórcę tej produkcji, to jest to gość odpowiedzialny za. Sześć lat temu powstał, dawno temu, ale jeszcze na maratonie oglądałem i chyba później drugi raz, bo wydaje mi się, że mógł lecieć właśnie dwa razy na dwóch różnych. Horror pod tytułem Nocne istoty. No i akurat tamtej produkcji fanem nie jestem, ale widziałem, że wielu osobom się podobało, także szanuję. Natomiast jeżeli chodzi o tego twórcę, on odpowiada tutaj zarówno jak i tam i za scenariusz i za reżyserię. No i mam wrażenie, że jest to taka argentyńska wersja It Follows, czyli coś za mną chodzi. Tylko taka zdecydowanie bardziej emanująca brutalnością, też po prostu bezkompromisowo jadąca ze swoim konceptem. Nie będzie tak jak Follows, że trochę subtelności mamy, że gdzieś tam powoli się różne rzeczy dzieją. Tutaj, jak ma się coś wydarzyć, to jest konkret. To jest rachu ciachu i do piachu. Słuchajcie. Także dzisiaj pogadamy sobie oczywiście bez spoilerów. Intro i zacznijmy. Jeżeli chodzi o naszych bohaterów, to między innymi mamy tutaj dwójkę braci o imieniu Flippy Flap. Nie no, tak serio to nie pamiętam imion. W każdym razie, jeżeli chodzi o lokację, to jest to wieś po prostu. No i to jest bardzo specyficzne miejsce. No i teraz tak, wieś, ale czasy współczesne. Co nadal wiadomo, że na wsi trochę inaczej mentalność się układa i tak dalej, i tak dalej, są to inne. Klimaty czasami bardziej jak w średniowieczu niż w czasach obecnych. Natomiast też do pewnego momentu my nie jesteśmy przekonani, kiedy akcja się dzieje, chociaż po autach można poznać, że raczej co najmniej po 2000, może i po 2010, ale czy tak na pewno ten obecny jakiś rocznik, na przykład 23, nie jest to pewne. Natomiast gdzieś w połowie filmu pojawia się smartfon, więc no bardzo zbliżone po prostu gdzieś tutaj roczniki, może i nawet obecny. Sęk w tym, że mimo iż. Nie, dzieje się akcja a właśnie, nie wiem, w średniowieczu, czy, czy jak The Witch, bo mi się The Witchegersa skojarzyło ze względu tutaj na scenę ze zwierzętami, z kozłem. No to jednak można odnieść takie wrażenie, ponieważ podejście do zainfekowanego, albo też gnijącego, bo tutaj bardzo istotne to będzie słowo, rotten, jest specyficzne. Ponieważ nie jest to takie klasyczne opętanie, że jest jakiś jeden koleś, czy jedna babeczka i leży, czy tam, nie wiem, lewituje cały film opętany. Tylko to jest właśnie coś trochę jak ta it followsowa klątwa, czyli bohaterowie natrafiają na takiego przerośniętego typa, który jest taki cały jakimiś burchlami obrośnięty, leci mu z nosa, z ust, jest to obrzydliwe i po prostu on tam leży w jakiejś chatce. Chatka, puchatka, mieszka tam jakaś babeczka z jeszcze synem. No i wszystko byłoby spoko. Gdyby się dało coś z tym zrobić. To znaczy, nasi bohaterowie wierzą, że się da, więc ci nasi bracia, plus jeszcze jeden koleś z tamtej okolicy, biorą auto i wynoszą go. Słuchajcie, to też bardzo ciężki proces, ale chcą go wywieźć tam kilkaset kilometrów dalej, tego gnijącego, i go zostawić, żeby. Jakby ich wieść, tutaj ich miejscówka była bezpieczna. No nic bardziej mylnego. Rozpętują oczywiście piekło i jeden wielki chaos. Tym bardziej, że tak jak mówię, tutaj nie należy traktować tego opętanego tylko jako fizyczną postać, która znajduje się w jednym miejscu, a coś na wzór klątwy, która może być wszędzie, może być w różnych ludziach, w różnych postaciach i będzie po prostu działać i funkcjonować. Nawet jak sobie ją na Honolulu wywieziesz, słuchaj, czy do kosmosu wystrzelisz rakietą, nie ma to znaczenia, jak ma być to wróci, jak ma być to będzie. No i co jest bardzo specyficzne, do czego tutaj chciałem się właśnie odnieść, że mimo iż jesteśmy w czasach współczesnych, to ludzie, to społeczność, która się tutaj pojawia, bardzo specyficznie traktują całe to opętanie. Jakby to było właśnie tak ze 100-200 lat do tyłu, że nie mamy jakiejś takiej jeszcze odpowiedniej wiedzy, co z takimi przypadkami zrobić, i że też każdy w to w 100% wierzy. To nie jest tak, że oni to negują, że są jacyś sceptyczni. Oni, jak się dowiadują, że ten rotten jest. Wszyscy są w panice, w ogóle, wow, ej, zaraz się zacznie katastrofa, apokalipsa, słuchajcie, nie wiadomo co jeszcze. No i to jest takie tutaj przejmujące tych bohaterów, tą społecznością zaczyna władać strach i lęk. I co jest tutaj, słuchajcie, ciekawe, to na pewno nie jest pierwszy przypadek. Oni wiedzą, że coś już takiego miało miejsce, być może część z nich to widziała, obserwowała. Niektórzy bohaterowie mówią, że ja już widziałem takiego Rotena. No i oni mają już ustalone zasady co robić w takim przypadku, że nie dotykać go, że nie ruszać, nie przewozić na przykład i tak dalej i tak dalej. Jest tam tych zasad kilka. No więc to nie jest tak, że jest to, wiecie, wieś, która żyje na spokojnie swoim życiem i raptem się pojawia coś takiego, co jest dla nich taką nowością, nie wiedzą co się dzieje. What the fuck? Tu może po kościół zadzwonimy, może po policję, może trochę sceptyczni będziemy. Nie. Oni tak na to reagują, jakby u nich to było normalne. Może jakby to nie było codziennością, ale w razie jak się pojawi, to będzie przesrane. I po prostu są na to przygotowani na zasadzie, że mają te zasady, ale mimo wszystko tę miejscówkę pogrąża chaos, właśnie. I słuchajcie, jest to taki wręcz trochę nihilistyczny mam wrażenie film, ale to, jak brutalny potrafi być momentami, to jest niesamowite. I tutaj też dla osób wrażliwych nie polecam zdecydowanie no, przez te względy, właśnie, bo są mocne sceny ze zwierzętami. Ja myślałem, że może coś za kamerą, że może coś takiego, że bohater będzie się zastanawiał tutaj nie, jest po prostu puch, jakiś shot albo headshot. Wow. Z dziećmi są bardzo też sceny makabryczne. Naprawdę. To jest, słuchajcie, no podam tylko jeden taki przykład, bez większego kontekstu. Natomiast pies zrzucając się na dziecko, też bez żadnego tutaj kompromisu, słuchajcie, pokazane leci bezpretensjonalnie. Co ma być, jest pokazane, nie ukrywamy, nie unikamy. Naprawdę ten film potrafi i fizycznie potyrać, i psychicznie potyrać, no co dla horroru jest e, fantastyczną, oczywiście tutaj z zaletą. No to jest coś, czego poniekąd oczekujemy od, ogólnie od gatunku, ale też gdzieś od tego typu filmu, tak? No bo wiadomo, będą różne rodzaje horroru i nie od każdego będziemy oczekiwali akurat konkretnie tych rzeczy, natomiast... Jak tutaj już się niektóre pojawiają, to naprawdę, naprawdę jest to makabryczne. Opętanie, niby wyśmiechany temat w horrorze, ale jednak tutaj zupełnie szablonowo pokazane historia, która zmierza w taką stronę, którą ciężko przewidzieć, bo na ogół jak się ogląda horrory czy horrory o opętaniu, właśnie to jest takie, a zaraz będzie to, później będzie tam, to już wiesz jaki będzie finał w połowie filmu. A tutaj nie. Tutaj jest tak niestandardowo budowane, że nie wiesz, do czego to cię zaprowadzi. I to jest ogromną siłą napędową tego filmu. I teraz tak. Ten film na pewno z wad ma bardzo nierówne tempo, bo gdzieś potrafi się, no może wstępnie jest jakiś super dynamiczny, ale już na wczesnym etapie coś bardzo szybko dziać. Taka akcja wręcz właśnie, no jak z filmu akcji dosłownie, gdzie po prostu bohater bardzo szybko próbuje jakąś akcję tutaj rozwiązać, bardzo szybko próbuje coś zadziałać. Jest jakiś, słuchajcie, pościg, pojazd, który on tutaj... Sprawia w jak najszybszy ruch, żeby pewnych ludzi tutaj ostrzec, ocalić. No tak przynajmniej on zakłada, że tak będzie i tak dalej i tak dalej. Później trochę to siada, jest to powolniejsze. Gdzieś tam rozwijamy niektóre postacie czy, czy wprowadzamy jakąś nową postać. Później znowu gdzieś jest dynamiczniej, a później gdzieś finał to już jest raczej taki bardzo ciężki, gdzieś psychologicznie na zasadzie tego, że każdy praktycznie kto się pojawia z jakichś takich ważniejszych, ale czasami też drugoplanowych postaci, w jakiś sposób tutaj ucierpi, czy po prostu dostanie takiego ciężaru, nie tylko emocjonalnego, ale też związanego z całą tą paranormalią tutaj. No po prostu ciężko to opisać słowami bez spoilerów, dlatego ten film po prostu trzeba zobaczyć, uważam. To może być mocna przejażdżka, słuchajcie, po własnej psychice. No i teraz aktorsko on bywa bardzo dobry, bywa przekonywujący, na pewno są tutaj jakieś emocje, które będą na nas oddziaływać. To nie jest tak, że będziemy obojętni wobec tego, co się dzieje. Natomiast jeszcze z wad bym wymienił tutaj jedną rzecz, która zwróciła moją uwagę, a mianowicie to, że ten film, mimo że, no właśnie, niby to są bohaterowie z krwi i kości, jakaś wieść, coś się dzieje, to jednak czasami dosyć mocno oderwany od rzeczywistości, chociażby ze względu na to, co się dzieje, ale z drugiej strony też ze względu na to, że my nie znamy pewnych faktów, nie wiemy różnych rzeczy, nie podają nam wszystkich informacji. Takich wydaje mi się niezbędnych do ogarnięcia tego świata, bo to, co wszystko opisałem, to się tutaj dzieje, ale dlaczego się dzieje? Dlaczego na przykład ten Roten czy ten gnijący na polski się pojawia w ogóle? Od jakiego czasu się pojawia? Czemu tak naprawdę nie da się z tym za bardzo nic zrobić i wszyscy próbują, ale nikt nie ogarnia? O co tutaj tak naprawdę, słuchajcie, w tym wszystkim chodzi? Jest tam część informacji rzucona w dalszej części filmu, jakieś niektóre tropy. Gdzie można sobie jakieś różne cegiełki tutaj poukładać i połączyć parę puzelków. Niemniej jednak sporo też jest w niedopowiedzeniu. I z jednej strony to jest oczywiście zaleta, bo część rzeczy może tak być zostawiona, że o, dopowiemy sobie, pomyślimy sami nad tym, jasne, super. Natomiast wydaje mi się, że jakieś minimum informacji zawsze musi być. I ten minimum tutaj jest, ale też wydaje mi się nie w całości, że... Niektóre rzeczy właśnie będą się przez to wydawały takie oderwane od rzeczywistości, bo ej, czemu tak? My jesteśmy przecież w rzeczywistym świecie, my nie jesteśmy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, a przynajmniej nikt nam tego nie sugeruje. Więc czemu we współczesnych czasach są takie jajca w tym miejscu, że po prostu tutaj się nie da kompletnie tego opanować, że nawet to nie jest tak, że ktoś tam po egzorcystę, wiecie, dzwoni, będzie typowy horror o pętaniu. No nie, tu jak już się pojawia ten roten, nieważne gdzie... To już wiadomo, że wszystko pójdzie nie tak. Więc to jest takie właśnie zastanawiające, i tutaj bardzo dużo trzeba sobie dopowiadać, bo w tej wsi, w tej miejscówce, to się właśnie zaczyna jakaś mała apokalipsa, słuchajcie robić. Mała na zasadzie, że no tam, ta wieś jest nieduża, tak? Ale dla tych wszystkich mieszkańców skala jest ogromna, więc to jest takie tutaj właśnie no zdumiewające też. No więc, resumując, mi się When Evil Lurks naprawdę podobało, oglądało mi się to dobrze. Z kilkoma wadami, które tutaj wymieniłem. Nie wszystkie, bo część by była już spoilerami, więc nie będę się odnosił, ale mimo wszystko, naprawdę solidny horror. Kolejny, słuchajcie, tutaj, który omawiam, właśnie niedawno była ta siostra śmierć, więc warto nadrobić, jeżeli będziecie mieli okazję. Tak jak mówię, do znalezienia na szaderze. Czy oficjalnie będzie polska premiera? Na ten moment ja tego nie wiem. Śledźcie mnie na Instagramie, jakby była polska premiera, to też poinformuję. Galeria Podłoga Horroru. Macie linki wszystkie w opisie do moich sociali. No, a jeżeli nie, to trzeba na szaderku właśnie. No i tyle chyba z mojej strony, bo nie chcę wchodzić w detale w spoilery w tym materiale, bo bardzo mało ludzi na pewno to widziało, także po prostu traktuję ten materiał jako polecajkę czegoś naprawdę godnego uwagi. Więc jeżeli chodzi o ocenę, to ode mnie jest to zdecydowanie mocna siódemka na 10, oczywiście. W komentarzach, jeżeli ktoś z Was widział, to się dzielcie spostrzeżeniami, a kto nie, czyli pewnie większość, to dajcie znać, czy taki koncept Was zainteresował. No więc to tyle by było ode mnie. I kto z Was doszło do końca, możecie zostawić dzisiaj hashtag ROTEN, właśnie tak, będzie bardzo pasowało. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Dajcie znać, co sądzicie. Trzymajcie się, widzimy się. Strzałka! No!